Gustaw Morcinek Łysek z pokładu idy Czyta Gabriele Zuska. Część pierwsza. Zapach siana. Łysek za nic w świecie nie chciał wejść do windy. Czerniała przed nim groźnym rusztowaniem sztab żelaznych i dlatego bał się ogromnie. No! – Spróbujcie jeszcze raz! – zachęcił sztygar konderla swoich ludzi. – Nie krzyczcie na niego! Nie bijcie! – my z nim jak z malowanym jajkiem! – mruknął niechętnie zezowaty Bortliczek. Trzymał bezradnie konia za wędzidło, sapał z utrudzenia i raz w raz ocierał się z potu. Potem poklepał go po karku i jął dobrotliwie przemawiać. No pójdź koniczku, pójdź, nie rób kłopoty. Widzisz, pójdź. Nie bój się, nic ci nie zrobimy. I jął go znowu ciągnąć do windy. Lecz łysek lękał się windy. Znowu zaczął się szarpać na wędzidłowej uwięzi. Rzucał głową, chrapał groźnie, a kopytami zapierał się w żelazną podłogę. Oczy jego zaś. Zazwyczaj łagodne i mądre, wyrażały przerażenie. No pójdźże, Farronie! wrzasnął rozłoszczony Bortliczek. A wy, kameradzi, nie stójcie, ale pomóżcie! I szarpnął mocno za uzdę. Łysek rzucił się gwałtownie. Podkute kopyta uśliznęły się po wyświechtanej płycie żelaznej, zazgrzytały i koni zwalił się ciężko na bok. Odskoczyli górnicy, odskoczył i Bortliczek, ale nie puścił wędzidła. — Podeprzeć z boku! — krzyknął sztygar Konderla. Podparły konia liczne dłonie i jeły się mocować z jego ciężarem. Koń zaś zbierał się w sobie, podrzucał, kurczył nogi i szukał dla nich oparcia. — Znalazł! — gwałtownym wysiłkiem dźwignął się i stanął. Otoczyli go ludzie i patrzyli jak dygoce. Boi się, rzekł chudy gongur. Nie pójdzie psia wełna do windy, dodał inny. Co z nim zrobimy? Zafrasowali się wszyscy, a sztygar Konderla miesił tytoń w ustach i spluwał ze złości. Już wiem, powiedział zezowaty bortliczek. Zawiążemy mu oczy i siano przystawimy do pyska. To pójdzie. Dobrze radzicie, uradował się konderla. Więc skoczcie jeden po trochę siana, a drugi po jaką szmatę, ale już. Skoczyli i przynieśli. Szmata była brudna i cuchnąca smołą. Siano zaś pachniało dalekimi łąkami i słońcem. Spojrzał łysek na Kuboka i ujrzał siano w jego umorusanych dłoniach. Wciągnął w nozdrza korzenny zapach i z cicha zarżał. – Widzicie? Pójdzie! – zauważył z radością Bortliczek. Szymiczek zawiązał łyskowi oczy tamtą cuchnącą szmatą. Łysek z początku bronił się i rzucał bem, lecz górnicy przytrzymali go w twardych dłoniach. Potem Kubok przystawił siano do jego pyska. Łysek wyciągnął chciwie głową. Nie może dostać wargami siana, lecz siano pachnie, tak bardzo pachnie. – No wio, koniczku! – zachęcił go łagodny głos ku boka. Koni postąpił krok, siano wciąż pachnie, a tamten ciepły, łagodny głos wciąż zachęca. Postąpił drugi krok, potem trzeci i następny, Powoli, ostrożnie, jak ślepiec. Z boków wiodły go ciepłe dłonie, z lekka popychały. Zadudniły kopyta w windzie, zachuczały pustym, żelaznym grzmotem. Łysek wzdrygnął się, zatrzymał, lecz siano nęci i nęci. – No wio, koniczku, wio! – woła Kubok i przytyka siano do jego nozdrzy. Łysek chwilkę się waha, Lecz potem stąpa za tamtym słonecznym zapachem, powoli, ostrożnie, jak górnik idący bez lampy w nieznanym ganku. Kopyta wybijają poczwórny łoskot, a łoskot zamienia się teraz w dudniący grzmot i przewala zmierzwionym echem w szybie. No chwała Bogu! westchnął szczerze sztygar Konderla. Z drugiej strony windy wyszedł kubok. Łysek zaś stoi w windzie i wciąż wyciąga łeb za sianem. Dajcie mu już to siano, a wy, drudzy, prędko założyć kraty, rzucił twardo sztygar. Wy, kubok, zostaniecie w windzie, przy łysku. Trzymajcie go za uzdę mocno, lampę powieście sobie na pasku, a siano dajcie mu zjeść. Pod szybem wyprowadzicie go, odwiążecie oczy i zaczekajcie na nas. Krzęści suche siano w pysku łyska. Szczękają zakładane kraty, a Kubok truchleje na myśl, że łysek może się płoszyć w windzie, kiedy polecą pod ziemię. Trzyma więc mocno łyska za wędzidło i przyrzeka sobie, że w szybie będzie jeszcze mocniej trzymać. Zakrzyczał dzwonek trzykrotnie. Winda zadygotała i runęła w studnię. Łysek szarpnął się w pierwszej chwili, lecz potem już stał spokojnie i jadł siano z kubokowej dłoni, a kubok szeptał pacierze. Westchnął z ulgą, kiedy winda stanęła w obrębie gromniczych świateł pod szybia. Górnicy w podszybiu otworzyli windę i pomogli kubokowi wyprowadzić z niej łyska. Łysek przez chwilę wciągał w nozdrza zapach kopalni, potem pogrzebał kopytem, a kiedy Kubok zdjął mu z oczu szmatę, obejrzał się zdziwiony. – Dziwejcie się! – zauważył jeden z górników. – Ogląda się, nie przymierzając jak człowiek! – Piekty koniczek, szkoda go do kopalni! – rzekł drugi i poklepał łyska po karku. – On tu albo oślepnie, albo też nie za długo zdychnie, a szkoda by go było! – a pewnie koń długo nie wytrzyma w kopalni, to nie jest człowiek. Tak, tak, człowiek wytrzyma, ale koń nie. A na cóż tu koń potrzebny pod ziemią, kiedy na wszystkich przekopach lokomotywki ciągną wózki? On przeznaczony do pokładu idy wyjaśnił kubok. Koń tymczasem patrzał po ludziach swymi mądrymi, łagodnymi oczami. I dziwił się, rżąc leciuchną. CZĘŚĆ DRUGA W POKŁADZIE IDY Łysek był bardzo pojętny. Wszyscy górnicy dziwili się, cmokali z zachwytu i w dłonie plaskali. A najbardziej się dziwił, cmokał i w dłonie plaskał krzywy kubok. – Wiecie, ludzie – mawiał pod szybem, kiedy czekało się na windę po szychcie – Wiecie ludzie złoci, ale takiego konia jeszcze nie widziałem w życiu. I szeroko opowiadał, jaki on zmyślny i mądry, sprytny i oswojony. Popierał swoje wywody przykładami, przytaczał ich całe mnóstwo, a kameraci słuchali, żuli powoli tytoń i coraz, który z nich głową kiwał i głośno przytakiwał kubokowi. Cała załoga kopalni Gwido o niczym teraz nie rozprawiała, jako koniu łysku, który w pokładzie Idy ciągnie za sobą wagoniki z węglem, a po szychcie odpoczywa w sklepionej stajni, wykutej w caliźnie piaskowca pod pochylnią. Komu było bliżej, zachodził do niego, nie żałując trudu, trzeba było bowiem schodzić długą pochylnią do upadu, a pochylnia była niska i stroma. Nie żałowali jednak trudu, bo warto było patrzeć na łyska. Stawali gromadą w drzwiach sklepionej niszy, podnosili lampy i patrzyli. A łysek oglądał się na nich, mrużył swoje duże, łagodne i mądre oczy i rżał. Wtedy Podchodzili do niego i klepali go umorusanymi dłońmi po grzbiecie lub po karku, cmokali na niego, przemawiali dobrotliwie, a jeżeli komuś kawałek chleba nadbyło, wtykali mu do pyska i radowali się głośno, kiedy łysek brał tamto darowisko ludzkie w miękkie wargi i miesił je na papkę w żółtych zębskach. Z czasem utarł się już taki zwyczaj, że stale, co dnia przynoszono mu chleb i cukier i raczono go szczodrze. Łysek zaś uważał, że tak być powinno. Kiedy posłyszał w drzwiach stajnie ludzkie głosy i kiedy światełka górniczych lampek zapełgały koło niego, wyciągał szyję i domagał się daniny. Górnicy nauczyli go, żeby sięgał po chleb i cukier do kieszeni zaśmiewali się z radości jak dzieci, kiedy łysek patrzył chwilę po próżnych dłoniach górników, a potem ją każdego obwąchiwać i wtykać łeb do kieszeni. Jeżeli nic w niej nie znalazł, parskał niezadowolony i bił się ogonem po nogach. Lecz nie ustawał w szukaniu. Tak długo obwąchiwał surduty i tak długo wtykał łeb w ich fałdy, aż w końcu wyciągał pajdę smakowitego chleba lub kęs umorusanego cukru. Górnicy radowali się jego obecnością w podziemiu jak kimś ogromnie bliskim. W kopalni Gwido nie posługiwano się końmi od kilku lat. Pracę ich spełniały płaskie, krępe lokomotywki elektryczne, goniące z krzykiem po długim przekopie i wlokące za sobą nieprzejrzane szeregi pospinanych wagoników. Wagoniki terkotały starym żelaziwem, szczękały łańcuchami, gruchotały spięczonym łoskotem. Na przodzie zaś gnała lokomotywka z jednym wytrzeszczonym światłem, podobna do niesamowitego smoka o jednym wybałuszonym oku. Ludzie usuwali się jej pod ściany. Ona zaś jazgotała zardzewiałym dzwonkiem i gnała przed siebie na oślep, a za nią pędziły wagoniki na złamanie karku. – Jakby taka bestia człowieka dopadła, to życie wydusi na amen! – mawiali i spluwali za nią niechętnie. Górnicy nie lubili lokomotywek, chociaż spełniały pracę za kilkadziesiąt koni. I tak więcej nie zarobimy przy tych potworach mawiali. A nawet mniej niżeli wtedy, kiedy konie ciągnęły wagoniki pod szyb. Często wspominali tamte chwile, kiedy po przekopie wędrowały różne fuksy, boski, siwki i kasztany, wlokące za sobą z wysiłkiem różanie z wagoników z węglem. Żal im było tamtych koni, bo z czasem wszystkie ślepły, a wywiezione na powierzchnię dogorywały na łaskawym chlebie. Lecz w ich towarzystwie czuli się innymi ludźmi, nie wyrzekali na swą ciężką dolę, nie zrzymali się nad nią. Dlaczego tak było? Nie wiedzieli. Wiedzieli tylko, że im dobrze z nimi. Zdawało się każdemu, że to istoty tak samo cierpiące jak oni sami. Uważali je za swoich przyjaciół, którzy umieją patrzeć na człowieka jak ktoś, kto posiada czujące serce. Obecnie łysek stał się znowu takim samym przyjacielem. Spokojny on, cichy, lecz wierny i współczujący. Dzieli wraz z nimi wspólną dolę. Co więcej, jemu gorzej się wiedzie, bo stale przebywa w kopalni, skazany na ciemność aż do śmierci. Po kilku latach tak samo straci wzrok, jak wszyscy jego poprzednicy. Tyle tylko ma dzisiaj światła koło siebie, co ta skąpa lampka górnicza, ciasny krąg w mrokach rozjaśni. A potem, kiedy wszyscy ludzie wyjadą na powierzchnię, on stoi w zestokrotnionej nocy. I przypomina sobie widziane kiedyś słońce i łąki. Wtedy może jego serce ściska się z bólu, bo chyba taki łysek ma serce. Pewnie, że ma, musi mieć. On ma takie serce jak człowiek tak samo umie się ono radować i tak samo cierpieć, jak ludzkie serce. Tak myśleli wszyscy górnicy, chociaż nigdy o tym nie mówili. Mówił tylko o tym krzywy kubok którego sztygar konderla przydzielił do łyska. Łysek pracował w pokładzie idy. Ludzie zaś pracowali w nim bardzo daleko od pochylni, która wychodziła na przekop, a przekop prowadził już pod szyb, szyb zaś na powierzchnię, do słońca. Blisko godzinę trzeba było wędrować ciasnym gankiem od przekopu do przodka, gdzie rąbano węgiel. Na lokomotywę nie było w nim miejsca. Pracę za nią musiał wykonywać łysek. Zaprzęgał go kubok do dwunastu wagoników w przodku i zawołał: Wio! Wio! I łysek wędrował z ładunkiem po krętym, ciasnym, dusznym ganku, aż do pochylni. Pod pochylnią spoczął na chwilę, dopóki kubok nie zaprzągł go do dwunastu próżnych wagoników. Potem wracał z nimi do przodku. I tak przez całą szychtę, od godziny siódmej rano do drugiej po południu. Na drugi tydzień zaś od godziny trzeciej po południu aż do dziesiątej w nocy. Łysek był bardzo pojęty. Rychło zrozumiał, kiedy mu wypada głowę schylić pod złamaną stropnicą w ciasnym ganku, by w nią nie uderzyć czołem. Wiedział, kiedy przystanąć lub usunąć się pod ścianę, jak podnosić nogi, by się nie potknąć na torze. A przede wszystkim wiedział, kiedy kubok pragnie go oszukać. Łysek nie pozwolił się oszukać. Jeżeli kubok zamiast dwunastu wagoników spiął trzynaście, wtedy wystarczyło, że Łysek pociągnął mocno. I zaraz zrozumiał, że kubok o jeden wagonik za dużo przyczepił. Wówczas nie chciał ciągnąć, choćby go nawet biciem zmuszać, uparł się i nie pojechał. Kubok rad, nierad musiał jeden wagonik odczepić, a wtedy dopiero łysek zapierał się nogami, wpył między szynami i ciągnął swój ciężar po pochylni. Na przedzie szedł krzywy kubok prawej dłoni kolebał z lekka światłem, lewą dłonią zaś trzymał łyska za uzdem przy pysku. Pół kroku za nim szedł ciężko łysek, kolebiący się za każdym stąpnięciem, a za łyskiem klekotały wagoniki, zbrrczały łańcuchami, dzwoniły tempo i kwiczały nienasmarowanymi kółkami. Mniej więcej w środku drogi poziom ganku był nieznacznie nachylony, Wtedy kubok musiał imać sękaty kół, zawczasu już przygotowany pod ścianą, wkładał go między koła pierwszego wagoniku i hamował napór reszty wagoników. Gdyby tego nie czynił, wagoniki potoczyłyby się wartko za łyskiem, najechałyby na jego tylne nogi i połamałyby je w okamgnieniu. Po drodze nie odzywał się kubok do łyska. Smokał tylko i od czasu do czasu poklepał go lewą dłonią po czole. Łysek zaś dyszał utrudzony, a ciemny pot rozszerzał mu się po grzbiecie i kłębach wielkimi plamami. Napotykani górnicy usuwali się pod ścianę i witali łyska dobrym słowem. Jeżeli zaś napotkali idącego sztygara, kubok zatrzymywał wagoniki. Posztygar miał dla łyska kęs chleba. Pod pochylnią dopiero Kubok ją pogadywać z łyskiem. – Widzisz, koniczku, widzisz? – mawiał. – Dobrze ciągnąłeś, bardzo dobrze. Za to cię poszychcie ładnie oczyszczę, obmyję z prochu, dobrego siana przedłożę. Poje sekoniczek mój, poje. A potem spocznie sekoniczek. koniczek. Hej, ale spocznie – ciepluszko, będziesz miał w stajni, cichuszko będziesz miał, będziesz się spał jak król pod pierzyną, będziesz koniczku i poklepał łyska po karku. Łysek zaś odpowiadał mu cichym rżeniem i kładł mu głowę na ramieniu, grzebał kopytem w pyle, ogonem bił się po nogach, a wielkie, mądre i łagodne oczy patrzyły w kuboka jakby ludzkie oczy. Część trzecia. Przyjaciele. Łysek miał dwóch największych przyjaciół w całej kopalni. Pierwszym był kubok, drugim była duża tłusta mysz, co miała legowisko za złamanym stemplem pod żłobem w stajni. Poza tym wszyscy górnicy, nie wyłączając nawet pana inżyniera w okularach i pana inspektora z czarną brudką i wielkim brzuchem, byli także jego przyjaciółmi. Lecz największymi to tylko krzywy kubok i tłusta mysz z małymi czarnymi oczkami i z długimi rzadkimi wąsiskami. Krzywy kubok utykał pociesznie na prawą nogę, krzątał się po stajni, mruczał coś do siebie lub zardzewiałym głosem opowiadał łyskowi kopalniane plotki. Wąsata mysz znowu biegała na krótkich nóżkach po żłobie, podobna do grubej, szarej kluseczki, siadała na brzeszku stępla, podnosiła przednie łapki i drapała się zabawnie po kończystym pyszczku. Czasem tylko spojrzała paciarkowatymi oczkami na konia. Potem jej coś do główki strzeliło i już w te pędy toczyła się pociesznie wzdłuż żłobu i siadała na wystającym kamieniu. Łysek widział dobrze i mysz, i kuboka. Pod stropem pełgała lampka górnicza, więc można było wszystko widzieć. I jak długo tam wisi, trzeba wszystko dokładnie obejrzeć bo potem Kubok zdejmie lampę i odejdzie, a wtedy ciemność stanie wokoło i wszystko przepadnie. Zostanie tylko zapach dobrego człowieka i pękata wiązka siana za drapkami. W żłobie zaś sporo suchego owsa, którym trzeba się będzie z myszą dzielić. W drugim żłobie zaś niedobra woda, cuchnąca zardzewiałym żelazem. Krzywy Kubok kusztyka postajni – Gruchocze swoimi podkutymi butami na kamiennej podłodze, mruczy bez przerwy, łysek zaś patrzy na niego i uszyma strzyże. Kubok napuszcza wodę z krzywej rury do żłobu, sypie szeleszczący owies do drugiego żłobu, wpycha siano za drabinkę, a teraz wyciera umorusaną sierść wilgotnym biechciem, oblewa łysków grzbiet wodą, Szoruje słomą, potem mówi z bogiem łysku, zabiera lampę i odchodzi. Wtedy ciemność spada na oczy łyskowe i nic już nie widzi, lecz łysek ma w oczach obraz wnętrza swojej stajni i dobrze wie, gdzie szukać wody, a gdzie siana lub owsa. Czasem obydwaj łysek i kubok przypatrują się myszy. Mysz wierci się pod ich spojrzeniami. Biega niespokojnie, przystanie znienacka, spojrzy na nich i udaje, że się ich nie boi. Wtedy Kubok śmieje się cicho i znowu coś mruczy dobrotliwie, a łysek parska na nią pobłażliwie. Skąd się tu mogła wziąć ta bezkurcyja? Dziwi się głośno Kubok i patrzy na łyska. Łysek zaś parska jak zwykle, co Kubok sobie tłumaczy, że Łysek odpowiada, nie wiem, kuboczku, nie wiem, skąd się tu nabrała. No to mało wiesz, łysku, mówi na to Kubok. Mało wiem, kuboczku, bardzo mało, parska Łysek. Kubok siada na skrzyni, gdzie sypany jest owies na cały tydzień i patrzy na łyska. Głupyś, łysku, że tak mało wiesz, powiada w końcu. – Tyś też głupi kuboczku? Odpowiada łysek, przytakując mocno głową. Kubok wtedy śmieje się z znienacka i aż w dłonie plaska z podziwu nad zmyślnością łyska. Przebocz, łysku, boś ty mądry! Ho, tyś mądry jak sam sztygar konderla. Ba, tyś mądrzejszy od niego, naprawdę, łysku! I wciąż się śmieje. A tyś mądrzejszy niż sam pan inżynier, parska mu łysek w odpowiedzi. Wtedy już Kubok nie może się powstrzymać od śmiechu. Trzyma się za boki i zaczyna rechotać z radości, że łysek taki zmyślny i wszystko rozumie. Kiwa się na skrzyni, w której się owiec rzuci, a skrzynia skrzypi zdziwiona, co to się z kubokiem dzieje. Długo się tak kubok zaśmiewa, wtedy łysek odwraca głowę, patrzy na kuboka i zaczyna się także śmiać po swojemu. Rży przeciągle, odsłania żółte zębska, a nogą grzebie w trocinach. Przestraszona mysz toczy się wtedy szybko, szybciuchno na krótkich, krzywych nóżkach, śpieszy się ogromnie i wpycha z trudem w wąską szczelinę, co się czerni między żłobem a złamanym sztemplem. Kiedy indziej, znowu, mysz nie chroniła się do swego legowiska, lecz siadała na brzeszku żłobu i gryzła ziarenka owsa. Była podobna do maleńkiej, szarej wywiórki, bo, podobnie jak wywiórka, trzymała w przednich łapkach ziarno i chrupała je drobnymi ostrymi ząbkami. Łysek i kubok znowu jej się przypatrywali. Przez chwilę milczeli obydwaj. A potem kubok nie wytrzymał. Widzisz, Łysek, zaczął. Widzisz, jak się na naszym owsie pasie. Łysek kiwnął głową na znak, że widzi. O, jaka już czusta, nie przymierzając jak ten mój wieprzek w kliwiku, widzisz? Widzę, kiwnął głową łysek. No, ale to też stworzenie boskie. Nie godzi się jej zabijać. No nie? Mhm. Mm Dmuchnął Łysek przez nozdrza, przytakująco. Bo to może być duch skarbnik. Wiesz, Łysku, co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, że ja tam w duchy nie wierzę, ale czasem taki duch skarbnik może się zamienić w mysz. Ho, ho ja wiem. Nie plećcie, kuboczku, nie. parsknął łysek i z lekka się roześmiał. E, co ty wiesz? Obruszył się Kubok niezadowolony z łyska, że mysz spłoszył, bo kiedy łysek parsknął, mysz przycupnęła przestraszona, a potem potoczyła się do kryjówki. Przyszedł raz sam pan inspektor z dużymi okularami na nosie. Wszedł z nienacka i chwilkę słuchał Kuboka rozmawiającego z koniem. – Cóż tyle mruczycie, Kuboku? – zapytał ciekawie. Stropił się kubok, że go ktoś obcy zastał na pogawędce z łyskiem, chrząknął kilka razy, a potem rzekł wymijająco. Ale nic, pięknie, proszę, panie inspektor. Ale to tak, człowiek tu jest sam z tym koniem, a człowiekowi wydaje się, że koń to także stworzenie boskie, co wszystko rozumie, więc tak z nudów z nim rozmawia. To samotność temu wina! No wiem, wiem, ja bym może to samo czynił, rzekł łaskawie inspektor i poklepał łyska po karku. A jak łysek? Zdrowy? Dajecie mu porządnie jeść? zapytał znowu i jął go oświecać błyszczącą lampą. Obejrzał mu nogi, a na nogach pęciny. Obejrzał grzbiet i boki. Pogładził pańską dłonią. Potem zajrzał mu na zęby, a w końcu podniósł lampę i patrzył w jego mądre, łagodne oczy. No, jeszcze bystre rzekł do siebie z ulgą Kuboku co proszę, panie inspektor? Jeżeli zauważycie, że łyskowi oczy mętnieją, że stają się jakby kalne zameldujcie panu inżynierowi albo lepiej mnie zrozumieliście? Zrozumiałem pięknie, proszę, panie inspektor. – Szczęść Boże rzekł jeszcze wynioślej i poszedł przyszli raz górnicy i zastali również kuboka jak kłócił się z łyskiem trąbo jedno zżymał się kubok oglądający łyskowe kopyta nie uważasz kopiesz tymi kopyciskami po szynach łazisz gdzieś po ostrych kamieniach, o jakie już masz zniszczony nie możesz to uważać na siebie kiedy ciemno. Uniewinniał się łysek. – A czy ci nie świecę, co? Ty trumbo sto jedna, ty! – Cóż się tak wadzicie, Kuboku, z naszym łyskiem? – odezwał się za nim czyjś głos, a w te pędy gruchnął szeroki, mnogi śmiech. Kubok nie miał czasu odpowiedzieć, bo górnicy wepchali się do ciasnej stajni i jeli przymilać się łyskowi. Jeden podtykał mu pod pyskę z chleba – Drugi już czekał z kęsem brudnego cukru na dłoni, inni zaś głaskali go po karku, szarpali z lekka za grzywę, plaskali dłonią po zadzie, a wszyscy mówili i radowali mu się pospólnie. Kubok nie był zbytnio rad tym odwiedzinom, gdyż lękał się, że łysek przywiąże się bardziej do górników aniżeli do niego, po prostu zazdrosny był o niego. Dotychczas on sam znosił mu najwięcej chleba. Nie tylko, że dzielił się z nim własnym chlebem, lecz zachodził jeszcze do pana inżyniera i od służącej dorotki starał się wycyganić te resztki chleba, które były dla kur i gęsi przeznaczone. Popatrz się, dorodku! mawiał do dziewczyny stojąc za płotem. Kury i gęsi pana inżyniera mają dosyć czego innego do jedzenia, a Łysek stoi tam w pokładzie idy, nigdy tego Bożego słoneczka nie widzi, niedługo oślepnie. Widzisz, Dorodko, tyć daj tego chleba. Dorotka miała dobre serce dziewczyńskie, nie lękała się pani inżynierowej, bo ona też miała dobre serce i chętnie wydzielała za przymową Dorotki. Kęsy chleba dla kubokowego łyska. Dorotka przynosiła więc fartuchu sporo kawałków chleba i przez sztachety podawała Kubokowi. Potem Kubok mógł raczyć łyska przez kilka dni. A Łysek pojadał tylko, oblizywał się, wąchał dłonie kubokowe i kładł mu głowę na ramię. Mysz. Również otrzymywała swoją drobniutką część. Ułomił kubok drobny kawałek, podrobił w palcach i rozsypał kruszyny na wystającym kamieniu przy żłobie. Mysz jadła, a kubok z łyskiem patrzyli ciekawie i pośmiewali się trochę, każdy po swojemu. A kiedy już Kubok zdjął lampę z podstropu i poszedł, a ciemność spłynęła na oczy zwierząt w stajni, nastawała wielka cisza. Łysek słuchał jej drobniuchnego, jękliwego tonu i wzdychał za słońcem, którego już tak dawno, dawno nie widział. Pod jego głową zaś szeleściła mysz łapkami i ogonkiem, chrupała ziarenka owsa, biegała po brzeszku żłobu, i słuchała łyskowego wzdychania. Nie bała się, tylko słuchała. A Łysek też się nie bał, tylko słuchał życia myszy, tak bardzo podobnego do szeptu wysokich traw, kiedy w nich ciepły wiatr błądzi. Część czwarta. Mętne oczy. Łysek mądrzał z dniem każdym. Nie minął rok, a już wszystko wiedział. Co koń w kopalni wiedzieć powinien. Poznawał kuboka z daleka. Kubok jeszcze był na pochylni, a łysek już na niego wołał. Rżał radośnie i grzebał kopytami. A kiedy kubok wchodził do stajni, łysek odwracał głowę i patrzył na niego. Obwąchał go najpierw dokładnie, wsadzał mu łeb pod surdut i szukał chleba. A gdy go nie znalazł, ujmował w żółte zębska połem kubokowego surduta i szarpnął. A jeżeli i to nie pomogło, zdzierał kubokowi kapelusz z głowy i tak długo trzymał w zębach, dopóki kubok nie wykupił się chlebem. Nie było innej rady. Chleb musiał być. Górnicy nadal odwiedzali Łyska w stajni lub pod pochylnią i również częstowali go chlebem lub cukrem. Nikomu jednak nie kładł on głowy na ramię, tylko Kubokowi. Łysek umiał mścić swoją krzywdę. Przyszedł zezowaty Bortliczek pod pochylnią i wraz z innymi górnikami słuchał przechwałek Kuboka o jego przyjaźni z Łyskiem. W pewnej chwili strzeliła do bortliczkowej głowy Płocha myśl. Wyjął z ust rozpoprany zwitek tytoniu, co go był żół ze smakiem, włożył między dwa kawałki chleba i podał łyskowi. Łysek wziął w zęby i jak zwykle i ją miesić. W tej samej jednak chwili skrzywił się, odsłonił wargi i zaczął wypluwać chleb z tytoniem. Potrząsał głową, przymykał oczy, parskał i szeroko otwierał pysk, nie mogąc się pozbyć goryczy tytoniowej na języku. Bortliczek zaśmiewał się do łez i prał dłońmi po udach z wielkiego ukontentowania. Inni górnicy również się trochę śmiali, lecz kiedy oburzony kubok stanął w obronie łyska i jął ostrymi słowy wymyślać Bortliczkowi, Reszta górników także zaczęła mu wymyślać. Zawstydzony Bortliczek wyniósł się chyłkiem. Nazajutrz znów przyszedł. Widać tknęło go sumienie i wyrządzone zło chciał naprawić. Tylko się nie ośmielajcie do niego podejść ostrzegał go kubok, patrząc na niego z Ale gdyć to głupi koń, nic mi nie zrobi! śmiał się Bortliczek. A zresztą dyć mu chce dać chleba. Popatrzcie się ku boku, że to dobry chleb. I pokazał na dłoni duży kęs razowca. Podszedł z nim do łyska. Łysek obejrzał się i zanim Bortliczek miał czas odskoczyć, chwycił go zębcami za ramię i szarpnął gwałtownie. – Jezus! – krzyknął Bortliczek i zwalił się na podłogę. Rzucił się kubok, uchwycił łyska za grzywę, zasłonił bortliczka, a bortliczek zerwał się szybko z podłogi i pobiegł do drzwi, trzymał się za ramię i ciężko pieronował. Widzicie, a mówiłem rzekł kubok z wyraźnym zadowoleniem w głosie Pierona zabije! wrzasnął zły bortliczek, porwał z kąta kawał szyny i zamierzył się na łyska. Skoczył do niego kubok i jął się z nim mocować, pragnąc mu wydrzeć szynę. Łysek zaś szarpał się gwałtownie na łańcuchu, rżał groźnie i tylnymi kopytami usiłował dosięgnąć Bortliczka. Na szczęście przybiegł sztygar konderla, co pod pochylnią siedział i wygonił z krzykiem Bortliczka. A kiedy Bortliczek wracał pod szyb i trzymał się za okrwawione ramię, miotając przekleństwa, Kubok głaskał drżącego łyska i uciszał go łagodnymi słowy. Odtąd już nikt nie ośmielił się uczynić krzywdy łyskowi. On jednak nie dowierzał już górnikom. I z nieufnością patrzył na wyciągniętą do niego dłoń z chlebem. Brał z niej chleb, ale jakby z rozwagą i ostrożnie. Za to jeszcze bardziej przylgnął do Kuboka. Co się do niego Kubok odezwał, to on chrapał lub rżał przymilnie. Czyniło to wrażenie, że rozumie ludzką mowę i odpowiada na nią w swoim języku. Znał już na pamięć swoją drogę w pokładzie Idy, kiedy dojeżdżał z wagonikami w tamto miejsce, gdzie poziom obniżał się z lekka do upadku i gdzie Kubok wtykał sękaty kół między koła pierwszego wagoniku, przystawał i czekał. A dwa razy pojechał od pochylni do przodku z próżnymi wagonikami, nie czekając na Kuboka. Po ciemku jechał. Z czasem nie trzeba go było wcale prowadzić za uzdę. Kubok kusztykał za ostatnim wagonikiem, a łysek wiedział dobrze, co mu czynić wypada. Uchylał głowy pod złamanymi stropnicami, zwalniał w miejscach, gdzie wagoniki zwykły wyskakiwać z kolei. A w przodku lub pod pochylnią, bez kubokowego rozkazu, stawał na przedzie nowego pociągu i czekał. Kubok co dnia oglądał jego oczy i pewnego dnia skurczyło mu się czułe serce boleśnie. Poszedł do pana inspektora i powiedział. Pięknie proszę, panie inspektor, bo mnie się zdaje, że łysek ślepnie. Ślepnie jako Prawie, ślepnie, tak mi się wydaje. Już też dobrze nie niedowidzę, ale tak mi się zdaje, że jego oczy są już trochę kalne. Przyjdę się dzisiaj popatrzeć powiedział inspektor. Przyszedł ku końcowi szychty i oświecił łyskowe oczy. Łysek już ich nie nakrywał powiekami, kiedy światło ślizgało się po jego źrenicach. Inspektor dojrzał, że powleczone są leciuchną mgiełką, że już tak nie błyszczą jak on dziś. No i co, pięknie proszę, panie inspektor? zapytał trwożliwie Kubok. Tak, mieliście słuszność. Łysek już ślepnie, ale poczekajcie, i zamyślił się y, a może by go tak wywieźć na powierzchnię rzekł nieśmiało Kubok. Właśnie o tym myślę, hmm. ale kiedy? Wyjął kalendarz z notesu i zaczął palcem wodzić po literkach. Kubok czekał i patrzył w oczy pana inspektora. Łysek zaś oparł głowę na kubokowym ramieniu i także czekał. Za sześć tygodni mamy trzy święta. Będzie świętówka i zielone święta. Wtedy go wywieziemy na powierzchnię, rzekł w końcu inspektor. A po tym... A potem, potem łysek wróci do kopalni, powiedział twardo i wyszedł. Kubok długo jeszcze stał obok łyska i głaskał jego suchy łeb. Część piąta. Zmartwienie Okazało się, że łyska nie można wywieźć na powierzchnię. Z głównego chodnika w pokładzie idy, gdzie łysek pracował, prowadziło tylko jedno wyjście na przekop i pod szyb. Wyjściem tym była pochylnia, długa i stroma. Pod naciskiem górnych warstw calizny, strop jej w ostatnich czasach obniżył się znacznie, tak bardzo, że łysek nie potrafiłby już podejść. Kubok nieraz przyglądał się powale w pochylni, medytował głęboko, lękał się i niepokoił, wciąż jednak liczył, że łysek przejdzie, chociaż z trudem, ale przejdzie. Grzbiet i kark poobdziera sobie boleśnie na złamanych stropnicach, gdy się będzie przeciskał pod obwisłym stropem, ale i na to znajdzie się rada. Owinie grzbiet i kark łyska grubą derką i wszystko będzie dobrze. Na kilka dni przed świętami, kiedy już górnicy odeszli pod szyb, ujął łyska za uzdę i poprowadził w górę pochylni. Uszedł zaledwie kilka kroków. Łysek stanął przed zaporą. Grube, spękane i połamane stropnice nie chciały go przepuścić. Kubok zachęcał konia, przemawiał mu do rozumu, tłumaczył dobrotliwie, że powinien się jeszcze mocniej schylić, w kolanach lekko ugiąć. Pokazywał mu na swoich kolanach, jak to ma uczynić. Lecz łysek tylko rżał. Zapierał się karkiem i grzbietem w stropnice i łypał niespokojnie wystraszonymi oczyma. No, łyseczku! Ugnij się w kolanach! Niewiele, troszkę tylko! Zobaczysz, że się zmieścisz! Dogadywał zatroskany kubok, lecz łysek nie umiał człapać o zgiętych kolanach. Kubok powiódł więc teraz konia do stajni i ciężko się zmartwił. Na powierzchni poszedł do inspektora i wszystko mu powiedział. Nazajutrz przyszedł inspektor, obejrzał pochylnię i przekonał się, że łysek istotnie nie przejdzie. Wagoniki podjadą, ludzie przejdą, bo się mogą schylić, ale łysek nie przejdzie, chyba będzie to musiał zostać, powiedział. Jak to? Pięknie proszę, panie inspektor, to łysek nigdy nie będzie wyprowadzony na powierzchnię? zapytał Kubok. Inspektor nic nie powiedział, przez chwilę patrzał na łyska, poklepał go po pysku i zamyślił się. Kubok stał obok i patrzył z niepokojem w oczy inspektora. Hmm. E, zdaje się, że nie, rzekł w końcu inspektor. Musiano by z powodu niego przebudować kilkanaście metrów pochylni. Nie opłaciłoby się. Ale on tu do reszty oślepnie. Hmm, Boże, trudno. To oślepnie. Trudno, inaczej. To samo będzie z nim, co z innymi końmi. Dawno już w kopalni? Trzeci rok się kończy. Inne konie przebywały dłużej, zanim oślepły po kilkanaście lat a niektóre wcale nie ślepły. Ale przecież łysek musi być kiedyś wywieziony na powierzchnię. Pięknie proszę, panie inspektorze przecież musi być kiedyś na wierzchu on tu nie ma słońca ani nic. Inspektor spojrzał zdziwiony na kulawego kuboka i oczy mu zgasły jakby z żalu. Hmm, musi, hmm, pewnie, że musi, a, a co zrobić? Przecież sami widzicie, że się nie da tego wykonać. Musi pozostać w pokładzie, a gdy już będzie do niczego, zastrzeli się go tutaj i zwłoki wywiezie. Chryste panie! No co wam? Nie można inaczej. Przebudowa pochylni byłaby za kosztowna. Kubokowi ścisnęło się serce. Chciał prosić o łaskę dla swego towarzysza. Chciał krzyczeć o litość dla niego, lecz nie śmiał. Nie wypadało. Wszyscy górnicy śmialiby się z Niego, gdyby się dowiedzieli, że Kubok przejmuje się tak bardzo losem ślepnącego łyska. Zacisnął więc tylko pięści i patrzył w inspektora. Inspektor był nachmurzony. Szczęść Boże! Rzekł w końcu i zabrał się do odejścia. – Panie inspektor! Zatrzymał się inspektor, bo w głosie Kuboka wyczuł dławioną rozpacz. – Co jest? – Panie inspektor, a gdyby tak się stało… – Co takiego? – Gdyby tak się stało, że… że… – E, nie plećcie! Żachnął się inspektor. Wnet jednak jego głos łagodniał, kiedy spojrzał na Łyska. Ujrzał wyobraźni samego siebie, jak kiedyś po latach zjedzie do pokładu, idy i stanie przed łyskiem. Łysek będzie już ślepy. Wyciągnie swój suchy łeb, obwącha jego dłonie, zarży leciuchno i położy mu głowę na ramieniu, a on strąci ją z ramienia, stanie z boku, podniesie rewolwer i strzeli. Koń zwali się z jękiem na kamienie, może potem jeszcze raz zarży i skona, wtedy. Posłuchajcie, kubok, rzekł mocno. Ja wszystko uczynię, żeby konia wywieźć. Rozumiecie? Pun buczek, zapłać, panie inspektor. No, no, dajcie spokój. Nie trzeba dziękować. Dzisiaj jeszcze nic nie przyrzekam. Gdy się nadarzy najbliższa sposobność, polecę na własną odpowiedzialność przebudować pochylnię. Lecz wiecie sami, że taka sposobność nie tak często się nadarza. Można będzie jeszcze lata czekać na nią. No, szczęść Boże! rzekł i poszedł. Daj, Panie Boże! szepnął Kubok radośnie, bo wielka kropla miodu kapła w jego zbolałe serce. Część szósta. Wierny kamrat. Mijały tygodnie, miały miesiące, minął w końcu cały rok, a sposobność wciąż się nie nadarzała, a strop w pochylni obniżał się coraz bardziej. – No i co, Kuboku? – pytał inżynier. – Nic, pięknie, proszę, panie inżynier – mówił Kubok. – Pan inspektor powiedział, że gdy nadarzy się sposobność, to każe przebudować pochylnie, strop oberwać, żeby Łysek mógł przejść. – nie tak rychło się tego doczekacie – mruknął inżynier i odszedł. – Pieruna, albo sam wywiercę dziurę w stropie, Psadzę dynamit, zapalę ląty i niech dynamit uczyni przejście. Myślał chwilami kubok, spluwając ze złością. Łysek wciąż wędrował głównym chodnikiem w pokładzie idy i wciąż wlókł za sobą wózki z węglem pod pochylnię i wracał z próżnymi do przodka. Znał już swoją drogę na pamięć. Bywały wypadki, że nie czekał na kuboka, lecz ruszał po ciemku. Kiedy ciągnął pełne wagoniki, a dojechał do połowy chodnika, gdzie zaczynał się mały upad, zatrzymywał cały pociąg zapierając się zadem w przedni wagonik, a kopytami w ziemię. Potem czekał na Kuboka, żeby wsadził kół pod pierwszy wagonik. A kiedy zdyszany Kubok przykuszczykał za nim i zahamował koła, ciągnął znowu. Z czasem wyczerpał się pokład węgla u swego krańca i górnicy cofnęli się do połowy chodnika, rozpoczynając wybierkę węgla po jego obu stronach. Teraz już kubok nie zaprzęgał łyska do pociągu w przodku, gdzie pracowali górnicy, gdyż stąd było już bardzo blisko do tamtego lekkiego upadku. Wystarczyło tylko podepchnąć wagoniki kilka metrów, a one już potem same pędziły po chodniku. Zatrzymywały się o jakieś sto metrów za tamtą pochyłością, gdzie tor był już zupełnie równy. Kubok podchodził wtedy z łyskiem do wagoników i zaprzęgał go i jechał pod pochylnią. Próżne wagoniki zaś wlekał z nim do samego przodka. Po czym obydwaj wracali pod upad, żeby czekać na ich przybycie. Mieli odtąd mniej roboty i dlatego też obydwaj odpoczywali z ulgą na chodniku. Cisza była wokoło, kubok. Siedział pod ścianą i żółty tytoń. Łysek zaś sapał, przeżuwał wędzidło w zębach i patrzał na kuboka. Potem znienacka dolatywał obydwu grzmot staczających się wagoników. Kubok wstawał wtedy i patrzył w ciemny ganek. Łysek zaś oglądał się za siebie i strzygł uszami. Nie bój się, łysku, nie! Uspokajał go kubok i gładził dłonią po karku. Grzmot rósł coraz bardziej, przetaczał się ciasnym korytarzem, pęczniał i huczał przeciągle, a potem stopniowo znowu przycichał. Zamieniał się w powolny turkot, aż w końcu całkiem ustawał. Trwało to niedługo. Kiedy już nastała cisza, był to znak, że wagoniki stanęły. Istotnie na kilka metrów przed kubokiem wyłaniał się z mroku ich czarny korowód czekający łyskowego zaprzęgu. I znów mijały dni, mijały tygodnie i miesiące. W położeniu łyska nic się nie zmieniło. Tyle tylko chyba, że oczy jego coraz bardziej mętniały. Stare serce kubokowe coraz bardziej zaś kurczyło się z bólu na ten widok. Pierona albo wywiercę dziury w stropie na pochylni, wsadzę dynamit, podpalę lunty i niech dynamit zarwie strop, żeby mój łysek mógł potem przejść przez nową obudowę. Myślał wciąż Kubok, brakło mu jednak odwagi, żeby coś podobnego uczynić. Tego nie można uczynić, skądżeby, żeby, panie. Spluwał wtedy ciężko i żegnał się nabożnie, pragnąc tamtą myśl natrętną odegnać. Aż w końcu przyszedł taki dzień, na który czekał kubok i pan inspektor. Łysek podciągnął próżne wagoniki do przodku i wrócił pod upad prowadzony za uzdę. Czekaj na mnie, aż wrócę! rzekł kubok do łyska i wrócił się. Zauważył był bowiem, że tor kolejowy w upadzie trochę się obluźnił. Trzeba będzie go naprawić. Wbije do. Podkładów kilka nowych gwoździ z szerokimi czapami ujmie nimi szynę i szyna będzie znowu trzymała się jak patrzy. Inaczej toczące się wagoniki mogą się wykoleić i przysporzą niepotrzebnej roboty. Podszedł z młotem i gwoździami i jął się szybko pracy, by ją skończyć zanim nadbiegną wagoniki. Nachylił się i zaczął wbijać gwoździe w pokład. Lampa pełgała uwieszona u sztępla. W czasie pracy zdawało mu się, że ze ściany posypuje się na niego drobny miał. Spojrzał raz, spojrzał drugi raz, lecz nic groźnego nie zauważył. Ściana była wprawdzie porysowana i spękana, lecz zarwaniem nie grozi gdzieżby tam. Przed ostatni gwóźdź wbijał, kiedy z znienacka rozleciał się nad nim suchy trzask. A równocześnie wystrzelił gwałtowny, krótki łoskot obrywającej się calizny. Chciał się zerwać, odskoczyć, lecz w tej samej chwili ostry ból wbił mu się jakby żelaznymi pazurami w schylony grzbiet i ogromny ciężar przytłoczył go do ziemi. Jezus! krzyknął i cisza. Zrozumiał, że przywalił go odłupany blok węgla. Szarpnął się raz i drugi. Nie może się ruszyć, ból odbiera mu przytomność. Czuje się jakby ujęty w potworne kleszcze, wygina się z trudem i patrzy. Blok leży na jego plecach, wsparty z boku, na sztemplach. Gdyby mógł dłonią zaczepić o tamte sztemple, gdyby mu ktoś dłoń podał i podciągnął, wydobyłby się. Próbuje dosięgnąć ramieniem sztempla, nie może. Wysila się, wydziera. Blok nie puszcza go z uwięzi. A tamte już wagoniki jadą, słyszy wyraźnie: jadą, teraz śpieszą się, pędzą. Jezus Mario, łesek, łesek! krzyknął okropnym głosem. Zrozumiał, że rozpędzony pociąg nadleci z furią, wpadnie na ów blok, pod którym leży, spiętrzy się nad nim okropną burzą, przywali i życie wydusi. Wysek, Krzyknął jeszcze raz, bo widmo strasznej śmierci stanęło przed jego przerażonymi oczami. Wagoniki grzmią coraz donośniej, ryczą, coraz bliżej. Łysek! Woła ostatkiem sił i szarpie się obłąkany. Przenikliwy łoskot pociągu leci do niego, coraz bliższy, coraz okropniejszy. Zdaje mu się, że już widzi nadbiegające wagoniki, podobne do okropnych poczwar z rozdziawionymi pyskami. Teraz już krzyczy bez przerwy, opętany bólem i trwogą. Zamyka oczy, bo coś się z nim dzieje. Jakaś poczwara z rozwartym pyskiem chrapie nad nim. Śmierć! Śmierć! Porywa go coś gwałtownie za surdut na karku, szarpie mocno, wyciąga spod bryły węgla i wlecze. Zanim spiętrzył się piekielny zgrzyt żelaza i łom odłamanego drzewa. Zemdlał. Otworzył oczy, kiedy ktoś chlusnął mu w twarz zimną wodą. Co, co to? Co to? Mamle zdziwiony. Nic? Słyszy nad sobą czyś głos. Nic wam nie będzie, żebra dwa złamane, Wyleczycie się w szpitalu. Co to? pyta Kubok, nic nie rozumiejąc. Łysek was wyratował, słyszy znowu tamten głos. Łysek was wyciągnął w ostatniej chwili spod oberwanego bloku, chwycił zębami za surdut na karku i wydobył w ostatniej chwili. Mój Łysek Szepnął wzruszony kubok, bo teraz dopiero wszystko pojął. A jutro nastąpi odbudowa pochylni i łysek wyjdzie na powierzchnię, bo człowiekowi życie uratował. Tłumaczy wciąż ten sam głos. Podnosi głowę kubok i widzi nad sobą ludzi. Między nimi inspektor z boku zaś łyska. Łysek wyciąga do niego swój łeb, patrzy mądrymi oczyma i cicho rży.